Witajcie, drodzy. Wiecie, łatwo się mówi o historii, wykład historyczny i odnosi się do jakichś dzisiejszych tam spraw, trudnych spraw, jakoś gdzieś to tam przechodzi w tłumie. Ale mi akurat przyszło mówić o sprawach współczesnych, dlatego cieszę się, że naprawdę Pan Jezus, i widać to w Biblii, w tych wszystkich historiach, on o pewnych rzeczach rozmawiał z ludźmi szczerze. Ja się bardzo cieszę, że możemy szczerze rozmawiać i pomimo, że jest późno, że wiele z was jest już zmęczonych i tak dalej, to cieszę się, że będziemy mogli tutaj mieć taką właśnie chwilę, o której powiedziałem. A ci z was, którzy będzie już za długo, będą mieli dość, to możecie przygotować tam swoje, czy kamienie, czy pomidory. Możecie we mnie różami rzucać, przynajmniej później pozbieram, wręczę komuś i wszyscy będą zadowoleni. Drodzy, chciałbym poruszyć pewne 4 punkty, które dotyczą naszego adwentyzmu dzisiaj, ale wiecie, czuję, że potrzebujemy jednak jeszcze, ja potrzebuję pomodlić się, bo z różnych przyczyn gdzieś tam takie rozdarcie jest u mnie, więc powstańcie, poproszę was, abyście powstali. Nasz ukochany Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że możemy po raz kolejny się wyciszyć, nasze umysły, nasze serca, i że będziemy mogli, Panie, wsłuchiwać się w to Słowo. Drogi Ojcze, bardzo jesteśmy stęsknieni za Twoim działaniem większym niż do tej pory. Tym bardziej mówiąc o historii, patrząc na to, co mogło się wydarzyć, jesteśmy bardzo, Panie, za tym stęsknieni. I wierzę, że wszyscy ludzie, którzy tutaj przybyli z różnymi oczekiwaniami, każdy z nich odczuwa właśnie to, że czegoś chciałby więcej. Dlatego, Boże, spraw, aby to nasze spotkanie było bliżej o krok, albo nawet kilka kroków tego, co chcesz dokonać w Kościele, w nas, przez nas. Bardzo Cię o to proszę i dziękuję za Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu. Amen. Sto 131 lat po konferencji w Minneapolis znajdujemy się w miejscu, w którym nikt by się nigdy nie spodziewał. Zgadnijcie, gdzie? Na ziemi. I adwentyzm rozrósł się tak bardzo, że żaden z pionierów nawet by nie mógł sobie tego wymarzyć i nie mógłby o tym przypuszczać. Nie mógłby pomyśleć, że jest to możliwe. Ale mimo tego wciąż znajdujemy się na ziemi. Ale dzisiaj w tym wykładzie chciałbym, żebyśmy oprócz tego, że znajdujemy się na ziemi, mogli pomyśleć, zbadać samego siebie i również odpowiedzieć na pytanie, gdzie ja indywidualnie dzisiaj, 131 lat po konferencji, się znajduję. I chociaż na początku muszę powiedzieć pewne założenie, zanim przejdziemy do naszego wykładu czy kazania wykładu, że adwentyzmu nie można włożyć w jeden worek, dlatego że jest on bardzo zróżnicowany, w zależności od miejsca, czasu, okoliczności, kultury, na przykład Polska od Ukrainy. Powiem tylko tyle, że jak Ukraińcy będą chcieli rzucać, to mam dobrego przyjaciela z Ukrainy i mamy sojusz. Więc weźcie to pod uwagę. Tak samo mam sojusz z Polakami. Jedynie z tymi innymi narodowościami jeszcze nie. Ale sama liczebność chociażby adwentyzmu, który jest teraz na świecie, a teraz w Polsce, również pokazuje, że nie można go włożyć do jednego worka. Zatem pozwólcie, że w tym kończącym wykładzie bardziej skupię się na warunkach polskich i chciałbym porozmawiać o obecnej sytuacji i powiem niektóre rzeczy pewnie z mojego punktu bardziej subiektywnie, dlatego że chciałbym również dotknąć kwestii właśnie mojej kilkuletniej pracy, tak samo tego, że jestem gościem, który prawie ma 30 lat i wychował się w adwentyzmie. I
na pewno będzie tam jakaś nuta subiektywności, ale mam nadzieję, że wielu z was, niezależnie skąd jesteście, będziecie mogli pewne rzeczy z tego wyciągnąć i się z tym utożsamić. Na początku otworzymy historię biblijną. Jest ona tak znana, że czasami zastanawiam się, czy jeszcze przemawia do kogokolwiek z nas. Ale spróbujmy. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. I zanim przeczytam wersety, to chciałbym, abyśmy teraz zapomnieli, że faryzeusz, że termin faryzeusz ma jakiekolwiek negatywne zabarwienie, jakiekolwiek negatywne skojarzenia. Po prostu na chwilę zapomnijmy o tym, co mamy w głowach i nie wkładajmy żadnego negatywizmu właśnie w faryzeusza. I powiem wam, że nie bez powodu wybrałem tę historię. Zauważymy, że dwaj goście znajdowali się na ziemi, udali się do świątyni po to, aby się modlić i wołać do swojego Boga. I gdybyśmy mieli to przenieść na dzisiejszy grunt, to tak samo my jako adwentyści dzisiaj znajdujemy się na ziemi i wyjątek jest taki, że przez wiarę i przez modlitwę udajemy się również do świątyni, ale do świątyni niebiańskiej. Więc bardzo takie rzeczywiste odniesienie. I Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 10 do 14. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pozwólcie, że powiem, odniosę się do tej historii na własnym przykładzie. Nie jestem jak ten dobry człowiek, dobry faryzeusz, dlatego że trochę mi do niego brakuje. Nie poszczę dwa razy w tygodniu, nie oddaję dziesięciny ze wszystkiego, co zyskuję. Mam na myśli z jakiegoś kopru, kminku, jak ktoś przyniesie mi jakiś prezent, wręczy mi kapustę, nie oddaję z tego dziesięciny. Więc trochę mi brakuje do niego. To, co oddaję, to oddaję 10% z wszystkich jakichś tam przychodów pieniężnych i tak dalej. Poszczę od czasu do czasu. Niestety muszę się przyznać, że ostatnio rzadziej. No i grzeszę. Więc nie jestem jak ten tak samo typowy celnik, ale jestem grzesznikiem. I faktycznie zdarza się, że padam na kolana i wołam do Boga i mówię: zmiłuj się nade mną. I gdy tak się wielokrotnie porównywałem do tej historii, również ostatnio, to nagle zauważyłem, o co w tej całej historii chodzi. Chodzi o to, że przyszło dwóch gości tego samego wyznania, byli Żydami, przyszli się pomodlić do tego samego Boga i jeden człowiek porównuje się z tym drugim. Ale najlepsze jest to, że Bóg chce w obojgu i w tym pierwszym i w tym drugim dokonać swojego dzieła usprawiedliwienia, ale nie może przez postawę właśnie tego pierwszego. Chociaż on jest naprawdę dobrym człowiekiem, jednym z najlepszych w swoim wyznaniu, w swoim kościele, moglibyśmy powiedzieć. Więc zastanówcie się, ilekroć czytaliście tą historię i pomyśleliście: no nie jestem taki zły, to tak naprawdę zapomnieliśmy, że już w tym momencie dokonaliśmy samooceny siebie. A historia mówi, że ten, który odszedł usprawiedliwiony, on nawet nie śmiał podnieść swoich oczu czy swojej głowy. I zanim przejdziemy dalej, muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ktoś może zapytać, jak w takim razie Bóg może usprawiedliwiać takiego grzesznika, takiego celnika, który właśnie odszedł? Jak Bóg to może robić? I teraz moglibyśmy opowiadać historię, jak ktoś skrzywdził twoją córkę albo twojego syna. Wyobraźcie sobie potworną rzecz, którą mu uczynił. Dziękuję bardzo. Na razie tutaj.
Coś potwornego uczynili kogoś z waszym bliskim i teraz nagle sędzia go uniewinnia. Taki sędzia to nie jest sędzia sprawiedliwy. To jest sędzia przekupiony. Zgadza się? Bo sprawiedliwy sędzia musi potępić, musi skazać przestępcę. Tego wymaga sprawiedliwość. Dlatego widzicie, Bóg jest sprawiedliwy, ale również jest miłosierny. I sprawiedliwy oznacza to, że zmiażdżył swojego syna na krzyżu za grzech. A miłosierny oznacza to, że zrobił to ze swoim synem, a nie ze mną albo z tobą. I to jest fundament do zrozumienia usprawiedliwienia. Dlatego, że całego tego dzieła dokonał Bóg na krzyżu, a nie ja. Ja tego nie dokonałem. I tylko On może wykonać tą pracę w każdym jednym z nas. A ja nie powinienem się porównywać, dlatego że Bóg musi tą wykonać pracę w każdym jednym. W tobie, we mnie, w sąsiedzie, w kimkolwiek. I teraz jeszcze jedną rzecz. Więc ten człowiek usprawiedliwiony odszedł i chciałbym, abyśmy teraz otworzyli ostatni fragment, a to nie znaczy, że kończę. To cały czas robimy wstęp. Z listu do Rzymian, 5 rozdziału. Zobaczcie, co celnik odszedł usprawiedliwiony, więc przeczytajmy skutki owego usprawiedliwienia. List do Rzymian, 5 rozdział. I czytamy tam tak. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niezwruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją, chwały Boga. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru, siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc celnik odszedł z pokojem w sercu, z nadzieją w Bożych obietnicach, chlubiąc się tylko i wyłącznie z Boga, chlubiąc się również z ucisków, dlatego że te uciski prowadzą do wytrwałości, a wytrwałość znowu prowadzi do siły charakteru, a siła charakteru znowu, dzięki niej uchwyta się człowiek nadziei i obietnic, które nie zawodzą i w tym sercu jest powiedziane, jest rozlana miłość przez Ducha Świętego, i dalej Duch Święty prowadzi tą osobę, która jest usprawiedliwiona. To była teoria. A teraz przejdźmy do praktyki. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Każdy z was niech teraz wyobrazi sobie sytuację, można zamknąć oczy. Wstajesz wcześnie rano. Odpowiedziałeś na budzik, który zaczął działać. Wstałeś, masz czas na nabożeństwo. W tym nabożeństwie modlisz się, wysławiasz Boga, śpiewasz i czujesz, że faktycznie aniołowie są z tobą. Masz niesamowitą radość. Gdy idziesz dalej, gdy wychodzisz, to przed tym jak wychodzisz, traktujesz swoją małżonkę czy kogoś innego z domowników jak księżniczkę i jak księcia. Sprawiasz, że ta osoba czuje się cudownie. Później wychodzisz z domu, idziesz i masz jeszcze trochę czasu, więc widzisz, jak sąsiad ma problem z samochodem i pomagasz mu w tym problemie. Później idziesz na jakiś egzamin, może to być prawo jazdy i tak się potoczyło, że zdajesz to prawo jazdy. A później idziesz do pracy i w pracy jeszcze kilka osób miałeś możliwość im świadczyć. A wiecie, co robi świadectwo w sercu, jak wydajesz je? Niesamowitą radość, nadzieję i tak dalej. I wracasz do domu i znowu wspaniały czas z żoną i dzień się kończy. Czy czulibyście się kochani przez Boga, mając taki dzień? Tak czy nie? Czy czulibyście radość chrześcijańską? Czy czulibyście się dobrze? Czy czulibyście pokój w sercu? No dobrze. A teraz wczujcie się w następującą sytuację. Ponownie zamknijcie oczy. Zaczyna się dzień,
i budzik nie zdążył mnie obudzić. Wstałem lewą nogą, jeszcze w dodatku w nocy nie mogłem za bardzo spać, czuję się zmęczony. Więc dlatego, że jestem spóźniony, nie mam czasu, wychodzę, moja żona czy tam ktoś inny z domowników daje mi kanapki, a ja mówię, nie mogłaś wcześniej wstać, żeby dać mi więcej tych kanapek? Później wychodzę na zewnątrz, nie mam czasu, przechodzę koło sąsiada, dlatego że jestem spóźniony. Egzamin prawa jazdy nie poszedł za dobrze, czeka mnie kolejna próba i w pewnym momencie, gdy idę do pracy, no to też tam nie układa się z szefem, tak dalej. Przychodzę do domu i też po takim dniu nawet nie mam nabożeństwa, więc padam jak martwy i tak się kończy dzień. Jak czulibyście się teraz? Czy czulibyście się słabiej, kochani przez Boga? Tak czy nie? A co z radością chrześcijańską? Czy ona gdzieś by się podziała, czy może by była? Skracam wam tą ilustrację. Pewien chłopak, gdy właśnie coś takiego opisał jednemu z pastorów, powiedział właśnie, że cały czas przechodzi takie życie, to swoje chrześcijańskie. Powiedział właśnie o tym, jak bardzo czuje się nieświęty, jak brakuje mu tego pokoju, jak bardzo jest ignorantem, jeśli chodzi o sprawy Boże. I ten mu odpowiedział, w tym momencie jesteś bardziej nieświęty i jeszcze większym ignorantem, niż myślałeś sobie. Więc to była bardzo dziwna odpowiedź, jak na pastora. Więc on tak niepewny, ten człowiek zadzwonił do niego i mówi, dziękuję, ale czy mógłbyś mi wytłumaczyć, o co ci chodziło? I on powiedział tak, młody człowieku, chciałem ci powiedzieć coś, co cię zszokuje. Prześwietliłem twoje życie na podstawie tego, co mi powiedziałeś i masz problem z jedną rzeczą, z bałwochwalstwem. Wiecie, może przesadził on, no bo gdzie tutaj można dostrzec bałwochwalstwo, ale to, co powiedział dalej, było bardzo mądre. Bo wszystka radość w życiu, poczucie kochanym, pewność zbawienia, która była w życiu tego człowieka, tego chłopca, tego chłopaka, pochodziła z tego, co on zrobi dla Boga i pochodziła z tego, jakie okoliczności spotykają go w życiu, a nie z tego, co Bóg zrobił dla niego. I właśnie w codziennym przeżywaniu tego doświadczenia. Nie z tego, co Bóg zrobił dla niego. Więc moglibyśmy dzisiaj zadać pytanie, skąd pochodzi chrześcijańska radość. Zapytacie, co to ma wspólnego z adwentyzmem 131 lat po Minneapolis. Wydaje mi się, i powiem to bez ogródek, i to jest właśnie punkt pierwszy problem, wydaje mi się, że nie mamy jako adwentyści problemu z teorią, ale mamy problem z praktyką. Już to dzisiaj tutaj powiedział brat. Wydaje mi się, mam wrażenie, że dobrze znamy teorię, ale w praktyce często robimy wszystko inne, ale nie udajemy się do Jezusa Chrystusa. I ciężko nam uwierzyć w to, co Bóg robi dla nas i to, co dla nas zrobił. I zaraz wam powiem o swoim przykładzie, bo myślę, że tak byłoby najsprawiedliwiej w tym momencie. Widzicie, większość mojego życia, nawet będąc już w służbie, a jestem kilka lat, zresztą jest to przypadłość wielu młodych pastorów, którzy są na początku drogi, większość mojego życia i praca dla Boga, może teraz wyolbrzymie, ale wydaje mi się, że mimo tej pracy wykonanej ona prowadziła do śmierci, a nie do życia. Chodzi mi o to, że Jezus powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. I powiem wam, że w pewnym momencie właśnie w wykonywaniu pewnych prac, aż po prostu sumienie nie dawało mi spokoju i mówiło, żeby paść na kolana i zwrócić się po prostu gdzieś tam o pojednanie do Boga, do Jezusa. I nawet słyszałem w końcu, że co ci szkodzi, no zrób to, co ci szkodzi. I powiem wam, że mówiłem jutro i cały czas po prostu wykonywałem tą pracę. Nie chcę już rozwijać tego wątku. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to, że z mojego doświadczenia zauważyłem, że Bóg dopuszcza wiele porażek w życiu, wiele błędnych decyzji, w setkach różnych spraw, po to, aby wszystkie punkty mojego życia doprowadzić do jednego punktu. I tym punktem jest Jezus Chrystus. Na przykład
Już kiedyś wam wspominałem, że nawet było potrzebne to, żebym jedna z tych porażek, żebym wjechał pod tira. Ale nie będę już o tym mówił. Powiem wam o innej porażce, porażce w zdrowiu. Gdy pojawił się jakiś czas problem i oczywiście jak to wszyscy zacząłem szukać przyczyny i tak dalej, rozwiązania, wydałem prawie 1000 zł na różne suplementy, lekarstwa. W końcu, zresztą nawet adwentyści mi to polecili, że wylądowałem na krześle elektrycznym. Dosłownie, krzesło elektryczne, które miało mnie doładować, które miało tak samo te bóle jakieś gdzieś tam pozbyć się tego. I powiem wam, że kuracja miała trwać 40 minut i zamiast czuć siłę z tego ładowania, to ja po prostu na tym krześle zasypiałem. To była już 20 czy 30 któraś minuta i tylko jedna rzecz sprawiła, że nie zasnąłem. Wiecie co? Krzesło było w piwnicy, był taki worek z marchewką i na ten worek z marchewką wyszedł taki duży pająk. A ja nienawidzę pająków, naprawdę. Więc powiem wam, że na tym krześle stanąłem na baczność, czy siadłem na baczność, próbowałem gdzieś go tam nogą dobić, ale nie sięgałem. A dlatego, że była kuracja, no to czekałem, aż kuracja się skończy 40 minut, żeby wstać i wiecie, no. I zabiłem go. Ale to, co chcę wam powiedzieć, to to, że w końcu później udałem się do lekarzy, zacząłem szukać rozwiązania i gdy zobaczyłem, że te wszystkie rzeczy nie pomogły, wiecie co zrobiłem? W końcu uklęknąłem na kolana i powiedziałem: Panie Boże, nie wiem co mi jest, ale Ty to prowadź, ja dalej będę szukał tego rozwiązania, ale Ty to prowadź. I od tego momentu jakoś dziwnie wszedł jakiś taki, można powiedzieć, większy pokój do serca. Dlatego powiedziałem, że mam wrażenie, że część mojej służby była bardziej ku śmierci niż ku życiu. I powiem wam osobiście widzę, że największym cudem, czy tam jakąś niesamowitą rzeczą wcale nie jest jakiś tam dar uzdrawiania czy inne rzeczy, chociaż bardzo chciałbym go mieć i chciałbym, żebyśmy również opływali w to jak mleko. Ale największym cudem jest właśnie to, że znając siebie, patrząc na siebie samego, jeszcze w dodatku stając przed lustrem, ja potrafię spojrzeć na to lustro, zobaczyć siebie w tym kiepskim, beznadziejnym stanie i uwierzyć, że Bóg mnie usprawiedliwia, że Bóg mnie tak mocno kocha, niezależnie od tego, jak jestem po prostu kiepski, nawet od tego, co zrobię i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest największym cudem, jaki może być. I teraz chodźmy dalej. Chodźmy dalej i należy zauważyć, że adwentyzm dzieli się na różne grupy. I te grupy są bardzo związane z różnymi doktrynami. Pozwólcie, że powiem wam kilka słów o tych grupach. Dzisiaj byli tu wspomnieni już adwentyści historyczni, czyli ci, którzy wracają do historii, często właśnie do prawa w sposób legalistyczny, do perfekcjonizmu. Inny nurt adwentyzmu to kulturowi, czyli elastyczni, uwzględniający warunki, w których się żyje. Jeszcze inni to fundamentalni, czyli którzy bazują często na kilku tekstach, zapominając o innych. Kolejni to progresywni, czyli uwzględniający postęp i modernizm. Jeszcze inni to ekumeniczni, czyli tacy, którzy nie zwracają tak bardzo uwagę na szczegóły i luźniej podchodzą do pewnych tematów. I pewnie również znaleźliby się też ewangelikalni, czyli ci, którzy w adwentyzmie poszukują głównie takich idei chrześcijańskich, ogólnie głoszonych i je podkreślają. I teraz te różne grupy są głęboko przeświadczone, że to, co oni wiedzą, to, co myślą, to, jaki pogląd prezentują, te nauki, te doktryny oraz nawet misja, jak powinna wyglądać, jest najlepsza. Czy nie jest czasami tak? Na przykład adwentyści historyczni chcą ciągle właśnie wracać do pionierów, do nauki pionierów, głównie do świątyni. Rok 1844. No dobrze, ale sabat był dany rok później. W 1845. A co z reformą zdrowia, która została dana w 1863?
A co z usprawiedliwieniem, które gdzieś 2 lata przed Minneapolis już się zaczęło rozwijać, czyli rok 1886? A co z Trójcą 1898 albo Armagedon 1950? Więc niezależnie od tego, w jaki nurt prezentujesz, powiedz mi, do którego miejsca historii, do którego roku chcesz powrócić? I czy naprawdę wierzysz w to, że jeśli wszyscy staną się tacy jak ty i zaczną prezentować jeden nurt, na przykład staną się historyczni i zaczną podzielać gdzieś tam teorię perfekcjonizmu, tak jak później wiemy, Jones Wagona również miał z tym jakieś coś wspólnego, to czy naprawdę uważacie, że przez to zostanie wylany Duch Święty na lud? Wydaje mi się, że to drugi główny problem adwentyzmu dzisiaj. Czyli, że bardzo liczymy na to, że z sytuacji, która nam się nie podoba, z Kościoła, który nie wzrasta tak, jakbyśmy chcieli i tak dalej, z tych sytuacji, która ogólnie nam się nie podoba, liczymy na to, że wyciągnie nas albo doktryna, albo to, że wszyscy staną się jednym nurtem, niezależnie czy to będzie historyczny, czy progresywny, czy jakiś inny. Czy samo zrozumienie doktryny spowoduje w nas dzieło usprawiedliwienia, które Bóg dokonał na celniku, który nie miał za dużo pojęcia o tych sprawach, które my tak bardzo dobrze gdzieś tam wiemy w teorii, czy naprawdę to spowoduje? A jest powiedziane, że ten celnik odszedł usprawiedliwiony. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że adwentyzm to rozwój, to droga, w jakiej Bóg prowadzi swój lud. I my nie jesteśmy powołani do tego, by wracać, ale jesteśmy powołani do tego, by iść naprzód i słuchać głosu Bożego. W jaki sposób nas prowadzi, w jaki sposób prowadzi lud adwentowy. I tak jak oni mieli swoją szansę na pewne wydarzenie, tak samo Bóg chce nam dzisiaj albo w przyszłości dać szansę również na nasze doświadczenie i na nasze wydarzenie. W książce Powiedz to światu jest następujące zdanie. W Minneapolis w 1888 roku Duch Święty unosił się bardzo blisko. Jeszcze był czas na późny deszcz. Do osiągnięcia były niepojęte korzyści, ale zamiast wejść do miejsca najświętszego, zbyt wielu wierzących wybrało 16 lat kryzysu. Wybaczcie, że to powiem, ale wydaje mi się, że my dzisiaj często sami wybieramy kryzys, w którym gdzieś tam jesteśmy. I wejście do miejsca najświętszego wtedy, tak jak wiecie z poprzednich wykładów, wcale nie oznaczało, że teraz lud ma stać się bezgrzeszny i perfekcyjny. W miejscu najświętszym po prostu znajdował się Jezus. Jezus, który chciał wprowadzić lud w jeszcze głębsze doświadczenie i poprowadzić dalej, ale inne rzeczy, nawet dobre rzeczy, ale inne rzeczy przysłoniły ludziom Jezusa Chrystusa. Jeśli naprawdę pragniesz Jezusa, to będziesz pragnął perfekcyjnej, ale miłości. To też już dzisiaj zostało powiedziane. I to, co mi się wydaje, to to, że może przeczytam jeszcze tylko jeden fragment w książce Świadectwa dla kaznodziejów, 456 strona. Czym jest usprawiedliwienie przez wiarę? Jest to dzieło Boże, które obraca chwałę człowieka w proch, równocześnie dokonując dla niego to, czego sam w swojej własnej mocy nie może dla siebie uczynić. Kiedy Duch Święty pracuje nad człowiekiem, to On nie pyta to, w jaki sposób ma to czynić, w jaki sposób ma wykonywać pracę. Zauważmy, że często czyni to w sposób nieoczekiwany, zgadza się? Chrystus też nie przyszedł w sposób oczekiwany na tę ziemię, tak jak oczekiwali tego Żydzi. Nie przyszedł w sposób taki, jak oni chcieli i również oni jako lud nie zostali przez to uwielbieni. Żydzi nie przyjęli Jezusa, bo nie przyszedł w sposób przez nich oczekiwany. I moim zdaniem
dochodzimy do trzeciego głównego problemu, który dzisiaj widnieje w adwentyzmie. A ten problem polega na tym, że dzisiejszy adwentyzm też ma swoje oczekiwania i wyobrażenia co do tego, jak powinien wyglądać adwentyzm, co do tego, jak powinien Duch Święty przyjść, jak powinny wypełnić się czasy ostateczne z dekretem i tak dalej, jak powinien wyglądać przygotowany lud i jak powinno w końcu wyglądać ożywienie. A co jeśli Duch Święty podjął decyzję, że chce przyjść w sposób nieoczekiwany? Co wtedy? Chodzi o to, że czasami nasze wyobrażenia mówią o tym, co jak powinno wyglądać, ale to może zaprowadzić nas w bardzo niebezpieczne miejsce, dlatego że możemy stać się więźniami własnych idei. I wiecie, że bardziej powinniśmy się bać tego, co jest wewnątrz Kościoła, a nie tego, co jest na zewnątrz Kościoła? Przeszkody w uzyskaniu mocy i zwycięstwa są dużo większe wewnątrz niż zewnątrz. Bo dla Boga nie ma innych przeszkód. Nawet w wykładzie słyszeliśmy, że przeszkodą było, że dekret niedzielny wchodził. Naprawdę to była przeszkoda dla Boga? W tym, co On chciał uczynić, to nie była przeszkoda. Przeszkoda znajdowała się wewnątrz. I tą przeszkodą zawsze jest człowiek. Jest lud, który może w danym momencie, gdy Bóg będzie chciał ich poprowadzić dalej, albo uchwycić się mocno obietnic, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, i Bóg przez to będzie mógł ich zaprowadzić dalej, albo też te inne rzeczy, czy brak wiary, czy jeszcze coś innego sprawi, że nie będzie mógł ich poprowadzić dalej i zostaną w tym samym miejscu. I drodzy, podczas Minneapolis można wyróżnić trzy grupy odbiorców, jeśli chodzi o usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Pierwsza grupa to są ci, którzy widzieli w tym poselstwie wielkie światło i je przyjęli z radością. Uznali je za podstawową prawdę Ewangelii i odczuli, że należy położyć wielki nacisk na głoszenie, na to, żeby ludziom, którzy giną, powiedzieć im o nich. To usprawiedliwienie stało się dla nich środkiem do zwycięstwa w boju z grzechem, a wielka prawda dotycząca właśnie usprawiedliwienia, która jest przez Syna Bożego, ona stała się najbardziej naglącą potrzebą. Ale była też druga grupa. Druga grupa to była grupa, która była niezdecydowana wobec tej nauki, nowej nauki, jak określali poselstwo, i wydawało się, że nie potrafią jej zrozumieć, ani też wyciągnąć z wniosku. Dlatego pozostali wobec niej tak obojętni, czyli ani jej nie odrzucili, ani nie przyjęli. I była też trzecia grupa. Byli to tacy, którzy byli przeciwni poselstwu. Twierdzili, że prawda o usprawiedliwieniu była już na samym początku, że to jest stara prawda. A jeśli to jest stara prawda, to dlaczego mamy tak wielki nacisk na nią kłaść? Jeśli położymy na nią tak wielki nacisk, to co się stanie? To inna prawda o sobocie, o dekrecie niedzielnym i tak dalej zostanie przysłonięta. I z tego względu właśnie pojawiła się opozycja i zdecydowany sprzeciw. I ja znowu pozwolę sobie wyciągnąć praktyczny wniosek. To były różne podejścia ludzi, głównie spotykane wśród kierownictwa, ale również one przelały się na innych ludzi i wywołały spory i oziębienie stosunków, wrogość i nieufność. Czy nie zauważyliście dzisiaj czegoś podobnego? Wyobraźmy sobie, gdyby to, co miało się stać wtedy, miało się stać, załóżmy, dzisiaj. Gdyby Pan Bóg chciał przekazać swoje słowo i w odpowiedzi na przyjęcie tego słowa miałby poprowadzić lud swój dalej, albo dać ducha, wylanie Ducha Świętego, albo coś innego, to moi drodzy, jak byśmy zareagowali? Dzisiaj różni się nasze podejście od ich podejścia, bo patrzymy wstecz. I powiem wam, że gdybyśmy mieli porównać dzisiejszy adwentyzm do tamtego, chodzi o poselstwo, to nawet moglibyśmy powiedzieć, że no wiadomo, różni nas od to, od czego kładziemy nacisk, dlatego że są różne czasy, te okoliczności, ale wydaje się, że jeśli chodzi o mówienie o Chrystusa, to nawet być może czasami więcej o Nim mówimy. Nawet można powiedzieć, dzisiaj kładziemy bardziej nacisk na to chrystocentryczność niż ludzie wtedy i widoczne jest to, że przyjęliśmy teorię poselstwa. Ale jak to jest
z przyjęciem tej właśnie tego poselstwa, gdy nasz Kościół ciągle trwa w podziałach i tworzy podziały. Podobnie jak wtedy były podziały między młodszymi pastorami a starszymi, a teraz gdzieś widać tak samo nawet podziały między zborami a zborami, między nawet wyznawcami a wyznawcami w jednym zborze, między instytucjami a Kościołem, czasami nawet między grupą misyjną a Kościołem i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem to jest czwarty główny problem dzisiejszego adwentyzmu. Nie wiem, jak tam na Ukrainie się sprawy mają, ale ciągłe gdzieś tam podziały, a za tym idzie nieufność, osądzanie, oskarżanie, porównywanie się. I wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że skupiliśmy się na setkach innych rzeczy, ale po drodze właśnie pominęliśmy Chrystusa. Czyli tą pracę, którą On musi wykonać w każdym jednym sercu indywidualnie. Bo jeśli jej nie wykona, to taka osoba nie pójdzie dalej albo nawet zginie. A skąd to wiem? Wiem to stąd, bo wiem, że ten duch, o którym teraz powiedzieliśmy, to nie jest duch Chrystusowy. To nie jest duch, który pochodzi od Chrystusa. Usprawiedliwienie przez wiarę powinno zjednoczyć lud, mimo naszej różnorodności. Jezus się o to modlił w modlitwie arcykapłańskiej. Mówi, modlił się o jedno. I modlił się o tych wszystkich, którzy przyjdą potem. I mówi, że oni będą jedno. A cała ta historia jest właśnie w kontekście dania Ducha Świętego, zostawienia Pocieszyciela, aby byli jedno. I dla nas niewykonalnym jest zrobić jedno. Niewykonalne jest poradzić sobie z tymi wszystkimi przeszkodami. Zmienić nasze umysły, serca, to jest niemożliwe. To tylko i wyłącznie może zrobić Jezus, Bóg, gdy każdy z nas padnie na kolana i w wierze, w modlitwie będzie wołał do Niego i powie, Boże, jestem jaki jestem, ale Ty zrób swoje. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości innej. I zobaczcie teraz, ja nie mówię o tych rzeczach po to, że chcemy się dobijać albo mówić, że jest czyjaś wina, że tutaj ktoś jest winny za to. Mówimy o tych rzeczach dlatego, że zawsze zaczyna się od tego, aby dostrzec pewien problem. I ten problem powinien każdego z nas indywidualnie zaprowadzić właśnie na kolana i po to, żeby wołać, powoływać się na bezwarunkowe obietnice Boże i wołać w modlitwie o Boga, do Boga, żeby to On dokonał spełnienia tych obietnic swojego dzieła. Więc powróćmy do pytania. Jakby dzisiaj to słowo, jeśli Pan Bóg chciałby dzisiaj coś z nami uczynić więcej, jakby ono zostało odebrane, jakbyśmy je przyjęli? Gdyby Pan Bóg chciał jedno z takich spotkań właśnie przerodzić w jeszcze większe spotkanie, czy potrafilibyśmy odsunąć te wszystkie rzeczy na bok, paść na kolanach, schować w głowę dół i nawet gdzieś na boczek jej trochę nie podnieść, żeby nie popatrzeć na swojego brata i siostrę? Szatan drży przed takim spotkaniem. Dlatego, że on pierwszy przeszedł drogę z uniesioną głową i wie doskonale, co to znaczy, gdy ludzie pójdą właśnie w tym drugim kierunku. To szatan najbardziej obawia się jedności, dlatego że on, że się jej obawia, zauważcie, co zrobił. Użył jedności w innym kościele, położył na niej nacisk, gdzie ten kościół jednoczy wszystkie inne wyznania i przez to sprawił, że adwentyści boją się trochę jedności, wołać o jedność i tak dalej. A jeśli chodzi o wylanie Ducha Świętego, znowu zobaczcie, co zrobił. Wybrał kościół, w którym został położony duży nacisk na wołanie o Ducha Świętego, na napełnienie Duchem Świętym i zostało troszkę to, przetegocone. Rozumiecie, o co chodzi. I dlatego Kościół Adwentystów boi się teraz wołać bardzo o Ducha Świętego, żebyśmy czasem nie stali się tak jak tamci. Przepraszam za generalizację. Jeśli chodzi o miłość, co się stało? Znowu użył kolejnego gdzieś tam kościoła, który bardzo stawiał mocno na miłość i dzisiaj, jak za dużo powie się w Kościele Adwentystów o miłości, no to wiecie, też coś jest nie tak, nie? Z tym człowiekiem.
co zrobił z misją. Również użył kolejnego wyznania, gdzie położył na podobną misję, rodzaj misji, jak do tej pory wykonywał Kościół Adwentystów. I także Kościół Adwentystów dzisiaj również czuje tą słabość, przynajmniej w tym określonym wykonywaniu misji. Nie chcę tutaj uszczegóławiać i tak dalej, i tak dalej. Więc idziemy do podsumowania. Zobaczcie, co mamy w tej chwili. Myślę, że ta historia, o której teraz powiem, bardzo dobrze podsumowuje pewną sytuację, która pojawiła się w Kościele. Już bardzo skracając, pamiętacie historię Ananiasza i Safiry? Ananiasz i Safira, była to sytuacja, kiedy inni ludzie sprzedają swoje posiadłości. I Ananiasz i Safira, widząc czy Józefa, który je sprzedał, czy innych ludzi, chcieli być tacy jak tamci. Innymi słowy, chcieli być bardziej świętymi, niż byli nimi naprawdę. A my dziwimy się, że młodzież dzisiaj odchodzi od Kościoła. Ale to była taka wrzuta tylko. I zobaczcie, że to pragnienie ich bycia tak bardzo świętymi, jak tamci inni, ono było niepotrzebne. I zauważcie, do czego, gdy weźmiemy wniosek, co pojawiło się dzisiaj w adwentyzmie. Dzisiaj pojawiło się to, że Kościół zatrzymał się na pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, na poziomie oficjalnej szczerości. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Każdy mówi tylko tyle, ile może. I zobaczcie, najlepiej widać to w prośbach o modlitwach. Gdy prosimy o modlitwy, prosimy, gdy mamy się źle, gdy mamy choroby. Kto z was prosi zbór albo jakieś inne zgromadzenie o to, by modlił się w momencie, kiedy upadł albo kiedy toczy walkę z grzechem? Widzicie? A w Kościele apostolskim była to codzienność, była to normalność. Więc i to dotyczy całego chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo pozostało na poziomie oficjalnej szczerości, że nieświadomie wytworzył się pewnego rodzaju system, który gdzieś tam dziedziczymy. On jest dziedziczony, on już jest od dawna. Mam na myśli, mówiąc system, pewnego rodzaju mentalność, sposób myślenia, który powielamy, który właśnie zaprowadził nas do tego oficjalnego funkcjonowania, oficjalnej szczerości, oficjalnego zaufania. I bardzo mocno odbija się to na naszej misji. I to czynienie siebie bardziej świętych sprawiło też to, co pokazała nam historia faryzeusza i celnika, że ludzie zaczęli się porównywać. I chociaż faryzeusz, pamiętacie, on nie był negatywny, naprawdę był dobrym człowiekiem, to nie odszedł usprawiedliwiony. A Ananiasz i Safira, którzy mieli to samo pragnienie, zginęli najsurowszą, jedyną, najcięższą śmiercią w Nowym Testamencie. Więc zobaczcie, cztery problemy, które wymieniliśmy. Czyli po pierwsze, że jest ta teoria, cudowna teoria, ale coś tam nie do końca jest gra z tą praktyką. Po drugie, że pokładanie wiary w doktrynę albo w to, że wszyscy muszą stać się jakimś jednym nurtem adwentystycznym i to zmieni sytuację w Polsce. Po trzecie, własne wyobrażenia co do idei, co do tego, jak powinno wyglądać działanie Boże, Duch Święty i tak dalej. I po czwarte, tworzenie podziałów, a za tym co idzie właśnie porównywanie się, ocenianie i tak dalej, wrogość. To wszystko, co teraz zobaczyliśmy, musi zaprowadzić nas do jeszcze jednej historii. I na koniec bardzo krótko. Bo teraz w tym punkcie zachodzi pytanie, co dalej? Pewnie się zastanawiacie. I na koniec chcę się bardzo krótko odnieść do historii, którą mamy na świeżo, do sytuacji Nehemiasza. Coś, co cały czas studiujemy. I nie daj Boże, żeby kolejny raz pozostawały tylko pewne rzeczy w teorii. Zobaczcie, sytuacja Nehemiasza, sytuacja Jerozolimy jest bardzo podobna do naszego Kościoła dzisiaj, dlatego że mury Jerozolimy w pewnym sensie są podziurawione, poburzone, w pewnym sensie są podziały. Jest niewielu pracowników i są ogromne trudności z zewnątrz, ale te z zewnątrz trudności jest takie działanie Boże, że one nie są aż tak straszne, co właśnie pojawiają się pewne problemy wewnątrz. Studiowaliśmy dzisiaj o tym, chociażby jeden z drugiego gdzieś tam wywyższa się, czyni niewolników, tak dalej, tak dalej. I ta cała sytuacja, zobaczcie, do czego doprowadziła. Zamiast doprowadzić Nehemiasza, chociaż pamiętajcie, ja mówię jeszcze Nehemiasza przed, no teraz wrócę trochę, przed powrotem, zamiast doprowadzić Nehemiasza do tego,
to ja się przyglądnę, co się tam będzie działo, nie? Dojdą do mnie jakieś wieści, albo dobrze im tak, albo to jest wina naszych ojców, to oni zgrzeszyli. Zamiast doprowadzić ta sytuacja do krytykanstwa, do oceniania i osądzania, zauważcie, do czego, do zwalania winy na ojców, zobaczcie, do czego doprowadziła go. Do tego, że padł na kolana i powiedział, ta sytuacja, która nie podobała mu się, sprawiła, że on padł na kolana i powiedział, że my wszyscy zgrzeszyliśmy przed Bogiem. I co zrobił potem? Zaczął się powoływać na Boże obietnice, bo tylko i wyłącznie w tym Bożych obietnicach dotyczących właśnie przymierza i tak dalej, widział ratunek. I Bóg napełnił go Duchem Świętym i dał mu siły i mądrość do tego, aby on mógł wrócić i tak dalej. Zaczęło się od jednej albo kilku osób. On nie czekał, aż zrobi to ktoś inny. Dlatego uważam, że każdy z nas osobiście, dlatego że wśród tutaj mamy, wiadomo, liderów z funkcji, ale mamy również liderów nieoficjalnych. Każdy z nas musi paść na kolana i zacząć wołać do Boga w podobny sposób. I wtedy, gdy staniemy przed Jezusem Chrystusem, to nawet nie będzie mowy o tym, żeby unieść trochę głowę i spojrzeć na brata albo siostrę, bo wtedy stoisz przed Jezusem, przed świętym. I wtedy pokój, który daje Bóg, mimo tych trudnych okoliczności i tą nadzieję, która połączona jest z modlitwami, które zanosisz, nadzieję, przez które możesz uchwycić się obietnicy, że Bóg naprawdę wyleje swojego ducha, i drugiej obietnicy, że On naprawdę wkrótce przyjdzie, bo to są teraz dwie największe obietnice, które nas dotyczą. Obietnice, na które czeka adwentyzm. To jest to. A szatan wie, że jeśli Duch Boży w taki sposób dotknie serc na jednym z kolejnych naszych spotkań, albo jakkolwiek on sobie to wybierze, nie chcę właśnie tutaj wytyczać mu drogi, to wie, że wtedy szatana moc zostanie złamana. I sprawiedliwość z wiary nie będzie tylko teorią, nie będzie nawet nauką, ale stanie się żywą mocą, która posiądzie duszę i udzieli tej duszy łaski do tego, aby stała się podobna Chrystusowi. Jezus patrzył na świat w jego upadłym stanie z nieskończoną litością. Przyjął ludzkość do siebie, aby ją dotknąć i aby ją wywyższyć. Przyszedł, by szukać i zbawić to, co zostało stracone. Sięgnął rzeczywistych głębi ludzkiej biedy i nieszczęść, by przyjąć człowieka takim, jakim go znalazł. Splamionego zepsuciem, zgrabionego występkiem, zdegradowanego, zdeprawowanego grzechem, zjednoczonego w odstępstwie. Po co? Po to, aby wywyższyć Go i posadzić na swoim tronie. I wtedy człowiek, który czegoś takiego doświadcza, chlubi się tylko i wyłącznie z Chrystusa. A jak list do Rzymian mówił, ten pokój będzie następstwem Jego, ten pokój wytworzy ucisk, ale będziesz również chlubił się z ucisku. Ten ucisk wytworzy wytrwałość i będziesz chlubił się z Jezusa i z tej wytrwałości. A później siłę charakteru. A dzięki sile charakteru będziesz w stanie uchwycić się nadziei bardzo mocno i obietnic, a miłość Boża będzie rozlana w twoim sercu przez Ducha Świętego i zostaniesz napełniony Duchem. Nie ma innej drogi. I moi drodzy, moim pragnieniem jest to, żeby za 50 lat albo za 100, gdy będzie się wspominać, żeby się nie wspominało. Żeby nie było już takich spotkań, bo jeśli takich spotkań nie będzie, to znaczy, że lud w przełomie tego czasu pozwolił Bogu wykonać pracę w każdym jednym indywidualnie. I to prawda, to co tutaj było powiedziane. Nie będzie ich, bo już wcześniej spotkają się ze swoim Panem. Drodzy, pozwólcie, że pomodlimy się teraz na kolanach. Dobrze?
Nasz ukochany Boże i Panie, bardzo Ci dziękujemy za to, że możemy rozmawiać o trudnych sprawach, ale że te trudne nawet sprawy mogą dać nam nadzieję na Twoje dzieło, na Twoją pracę, na to, co Ty chcesz wykonać w sercach naszych. Że Boże, mimo tego, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdzie wielu z nas ma różne oczekiwania, ma różne nadzieje i spojrzenia, ale wierzę, Boże, że to, co nas na pewno jednoczy, to, że nikomu z nas nie podoba się sytuacja, która jest teraz. I Boże, wykorzystaj ten fragment i uczyń z nami to, co uczyniłeś właśnie w życiu osób, które padły na kolana i zaczęły wyznawać grzech, bo wszyscy jesteśmy winni, wszyscy jesteśmy grzeszni i Boże, wzywać Twoich obietnic. Jesteśmy tutaj razem i Boże, wzywamy obietnicy, bo wierzymy, że nie została do końca wypełniona w czasach Pięćdziesiątnicy i wzywamy obietnicy wylania Ducha Świętego. Wzywamy tak samo obietnicy, Boże, Twojego powrotu. I prosimy o szansę, o to, abyś według swojej mądrości, według swojego czasu najlepszego dał nam szansę również wejść w głębsze doświadczenie. Przekonwertuj całkowicie, przewróć nasze dusze, nasze zrozumienie, nasze myśli, nasze umysły, nasze życie. Boże, zrób to tak, abyśmy mogli odejść usprawiedliwieni, spokojem w sercu, z miłością i napełnieni Duchem Świętym Twoim po to, aby głosić misję, głosić Ewangelię ludziom, którzy naprawdę giną. Boże, nie pozwalaj zamykać się wewnątrz, nie pozwalaj patrzeć, jak sami siebie wykończamy i czasami zabijamy jeden drugiego. Nie pozwalaj na to, Boże. Ty nas powołałeś i masz dla nas swój plan, dlatego prosimy o jedność, o miłość i o to, abyś, Boże, użył nas w Twoim świętym imieniu, w imieniu również Ducha Świętego. I Ojcze, na to się powołujemy, bo ta obietnica jest pewna. Amen.